Tańczyli, śpiewali i grali, wszystko dla 6-letniego Dawidka, który walczy z guzem mózgu. Uczniowie, nauczyciele oraz przyjaciele Dębickiej Dziewiątki po raz czwarty pokazali, że miłość dociera wszędzie. Koncert charytatywny jak zawsze przyciągnął prawdziwe tłumy. Wielkie emocje wywołały występy gości specjalnych Karoliny Olszewskiej, zwycięzczyni programu You Can Dance Nowa Generacja oraz finalisty Tymka Sobczyka. Bardzo się cieszę, że tutaj mogę być, bo dzięki temu, że tutaj jestem, możemy pomóc choremu Dawidkowi i życzę zdrowia. I cieszę się, że mogę zrobić coś dobrego tym, co kocham. Na pewno pomoc Dawidkowi, który jest ciężko chory i jest to bardzo młody człowiek i wiele przed swoim życiu i myślę, że taki koncert mu wiele pomoże. Co roku organizujemy właśnie taki koncert i w tym roku właśnie padło na Dawidka i na pewno to jest bardzo potrzebny cel. I mamy nadzieję, że właśnie nasz koncert mu pomoże bardzo. Ciężko pracujemy na pewno, musi być wszystko dopięte na ostatni guzik, żeby po prostu było pięknie. Miłość dociera wszędzie i w tym roku dotarła również do nas, do Dębickiej Dziewiątki, do Domu Kultury Mors. Zaangażowanie wszystkich jest ogromne. Radość tym większa, że w ubiegłym roku koncert organizowany był w formie online, a teraz liczymy na salę wypełnioną po brzegi młodymi ludźmi, którzy otwierają swoje serce dla potrzebujących. Patronat honorowy objął pan burmistrz miasta. Cieszymy się z tego ogromnie. Mamy wspaniałych wykonawców, promujemy naszych lokalnych artystów, naszą lokalną młodzież, która mam nadzieję w przyszłości będzie świętować triumfy na scenach nie tylko polskich, ale być może zagranicznych. Dawidkowi nadal można pomagać. Cegiełki wciąż są dostępne. Zbieramy pieniążki dla 6-letniego Dawidka Ramskiego. Dawidek jest po dwóch operacjach, guz w mózgu, ciężkich operacjach i wiadomo, że dalsze leczenie wymaga też nakładów finansowych. Dlatego chcemy poprzez organizację naszego koncertu pomóc rodzicom i wesprzeć ich w tej na pewno niełatwej drodze. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby jeszcze wesprzeć cel naszego koncertu, to można w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 jeszcze nabyć cegiełkę w kwocie 20 zł. Na czwarty koncert charytatywny dla Dawidka w Domu Kultury Mors zaprosili Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Dębicy oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. A szczęście największe jest.